Cześć, witajcie, słuchajcie, 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 mam fajny okazik dzisiaj, przyszła paczuszka, w sensie takim, że nie przez kuriera czy coś, tylko normalnie, tak jakbyś powinno, była przywieziona przez kogoś, ja ją odebrałem, więc miała ciągle ciepło, więc jest wszystko dobrze, nie ma żadnych tam wad ani tak dalej, będziemy ją rozpakowywać, zobaczymy co jest w środku, ja wam jeszcze nie będę zdradzał co tam jest, bo jest to śliczny okaz, w mojej hodowli się pokazał. Za jakiś czas będzie to wszystko super funkcjonować, tylko trzeba być cierpliwym i trzeba oglądać kanał przede wszystkim, nie? Patrzymy, co tam jest. Jest już ta paczuszka. Słuchajcie, bardzo się cieszę. Otwieramy ją. Od razu się ukazują loga. Nie byle jakie. MLB. Bal Python. Nie byle jaki Python, jest tylko jeden, ale bardzo się cieszę, że jest, że się powiększyła hodowla o takiego Pythona. Jest heatpack, jest styrobox. Jest papier tak jak być powinien. O jaki on jest śliczny. O kurczę. Słuchajcie, to już paczkę wyrzucimy. Piękny jest. Naprawdę. Słuchajcie, jest śliczny. Piękny maluch. Nie będę go od razu dotykał, żeby się nie wkurzał. Ma trzy geny, jest jaśniutki. Oj, przestraszył się, bo go podświeciliśmy. Nie lubią takiego jasnego światła. Ale jest śliczny. Jest to samiec Lesser Bee Yellow Belly. Jasny. Malutki, fajnie, czekam, będę czekał aż urośnie. Mam nadzieję, że będzie ładnie jadł i będzie duży. Dogrywam, bo pytam się, zaczął interesować. Jest ciekawski już szybciutko, patrzy co się dzieje, gdzie jest. Ja mu właśnie już tutaj dokończam jego miejsce. Więc zobaczymy jeszcze jak już z głównego będzie pojemnika teraz. To jest jego docelowe miejsce. Tu mamy wodę. Jest wentylacja po lewej stronie, na dole jest po prawej. No i co? Cieszy się. Mam nadzieję, że się cieszy. Jest zmęczony podróżą, więc damy mu spokój. I trzeba będzie go nakarmić jak najszybciej. Niech tylko już przestanie być na pewno tam przestraszony i na pewno będzie już jadło. I widzimy się do kolejnego odcinka, bo trochę teraz nie było tych odcinków, ale no nie mam też coś tak za często wrzucać. Na pewno coś wymyślimy, na pewno coś nagramy. Mam nadzieję, że Wam się podobało i był naprawdę ciekawy gatunek. Jest ciekawa odmiana tego pytona, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Będzie jeszcze więcej filmików, tylko że po prostu zastanawiam się jeszcze, co dokładnie nagrywać i jak to wszystko nagrywać. Też mam dużo pracy i siłownia i tak ciężko z tym czasem, ale na pewno będą jeszcze filmy, więc bądźcie cierpliwi. Cześć!